Dzień dobry. Dziś mamy w planie przejście się mostem, który się nazywa Bybrua. To jest most, który już gdzieś się przewinął, chyba na zdjęciach, które wrzucałem. Zobaczcie, jaki widok z mostu. Centrum, Stavanger, port. Cześć wodzu. Wszędzie są góry, które oczywiście odwiedzimy przez następnych kilka lat. Odwiedzimy pieszo, odwiedzimy moto, może rowerowo. A tu się wczoraj kąpali, przedwczoraj. Było dość zimno, ale dziewczynki zjeżdżały na zjeżdżalni. Któreś z tamtych i się kąpały. Zobaczymy z lotu ptaka, prawie z lotu drona, zobaczymy promy. Nie wiemy, czy to słychać, ale tu jesteśmy na środku tego przęsła betonowego, który jest... Frycek wam powie, o co chodzi. Bo jak są wieże chłodnicze, kominowe, takie duże w elektrowniach, to... Robert? To ten. To one mają kształt hiperboloidy płaszczyznowej, chyba. To nie, no ale po prostu w podobny sposób ten dźwięk akceleruje do góry, więc jak to jest źródło dźwięku, to on się odbija do góry i zaczyna się odbijać częściej, bo to się zwęża, no i brzmi śmiesznie. Słychać, jak on idzie do góry. Tutaj na dole marzenie każdego żeglarza, czyli dom z wyjściem do prywatnego jachtu. Ależ to jest miazga. Tutaj też jakiś coś mniejszego. Przeszliśmy przez jeden most, przez ten duży i tutaj w sumie, tu jest wyspa, jedna, potem jest kolejna chyba. Wracamy już do miasta tym samym mostem, ale postanowiliśmy wrócić drugą stroną. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieli, ale to jest takie ażurowe, nie wiem, czy przez całość. Ale na pewno będą inne widoki. I widoki tam, po lewej, bo nie będą nam barierki przeszkadzały. Jednocześnie widoki w dół. Bo chyba będzie widać dokładnie to, co jest pod spodem. I po czym idziemy. Nad czym.
Tak, widać. Jak Justynka mieszkała pod mostem, to mieszkała tutaj gdzieś. Tam miała taki taras na domu i taki widoczek. Ale mówi, że z mostu nic nie słyszała, nie było hałasu w ogóle. A to jest Saint Johannes. Nie wiem, kościół. Kościół. Kostkółek. Albo jak to woli, Kirche. Wracamy w okolice Breiavatnet na przystanek i wybieramy tym razem drogi alternatywne. Okej. Mega czadowe są te uliczki. A z drugiej strony widok na góry. I tu przed nami, koło Remy, jest taki węzeł autobusowy, przesiadkowy. Kolumbus. Tutaj wszystkie autobusy się zjeżdżają i można stąd praktycznie pojechać w każde miejsce. Ale akcja. Gołębie jadają tutaj z ręki. Tu jest ten sklep, będzie czas. A, dużo ludzi. Tutaj do portu przepływają takie ogromne statki pasażerskie. Są promy turystyczne, ale takie mega, mega duże. Dzisiaj niestety nie ma żadnego takiego statku. A idziemy teraz z Justynką i Fryckiem. Idziemy na Stare Miasto. Gamel? Gamle? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Idziemy zobaczyć. Tak wygląda Stare Miasto. I oczywiście cały czas tutaj mieszkają ludzie. Pięknie. Domki hobbitów. Muzeum konserw. Bardzo ładne to Stare Miasto. Piękne. Takie te domki malutkie, schody małe, balustrady małe. Wszystko jest małe, ale tak urocze. Rogaland to jest nazwa tego okręgu, województwa, w którym jest Stavanger. Historic Ship Rogaland.